test 30 pytań. Macie na ten test 45 minut. No jeszcze się tak nigdy nie zdarzyło, żeby faktycznie trzeba było 45 minut. Tym bardziej, że to jest test wyboru, gdzie zaznaczamy tylko i wyłącznie jedną z czterech podanych odpowiedzi. Rozwiązywaliście poprzednio test i teraz ten test jest taką pierwszą wstępną weryfikacją, która odpowiada na pytanie, kto będzie w następnym etapie. Gdzie jary Wisłoka zostały przygrodzone zaporą wodną wybudowaną w latach 1971-78, w wyniku czego powstało sztuczne jezioro? Podaj nazwę gminy, w obrębie której leżą Łężany i Widać. Odpowiedź, miejsce Piastowe. Wyciągo 0, Wędlarz 1, Żając 1 i Szczurek 1. W jakiej wsi zlokalizowana była stacja kolejowa o nazwie Rymanów, która była stacją załadunkową ropy naftowej z pobliskich kopalń? Powstanie krzyża i pomnika papieskiego ściśle jest związane z wizytą Jana Pawła II w Krośnie. Podaj dokładną datę tego wydarzenia. Odpowiedź 10 czerwca 1997. Wędlarz i Szczurek wojenny. Kandefer 1. Zmieniamy głównych bohaterów. Zapraszamy osoby z szkoły ponadgimnazjalnej. Podaj nazwę muzeum, którego ekspozycje prezentowane są w zabytkowych wnętrzach Pałacu Biskupiego. Dwór w jakiej wsi był miejscem uczty weselnej Aleksandra Fredry z Zofią Skarbkową? Odpowiedź Krościenko-Wyszna. Guzik 1. Toropiła 1 i Bugielska 1. I słuchajcie, ostatnie pytanie, znowu techniczne, tak jak poprzednie, takie w miarę dokładne. Podaj wysokość bezwzględną Suchej Góry, przez którą przebiega czarny szlak turystyczny. 585 metrów nad poziomem morza. Guzik 1. Słuchajcie, jesteśmy w tym momencie po drugiej części. No i znowu mamy czytelność. W ostatnim etapie już finałowym pozostają trzy osoby. Maciej Fal, Anita Gutkowska, Karolina Toropiła. Zasadniczo spodziewacie się wszystkiego, co na tej mapie jest podpisane. Punkcik pierwszy do lokalizowania, Góra Ostra, 687 metrów nad poziomem morza. Jest Bendas. Następna lokalizacja, rezerwat Krzątki. Winkiewicz. Czwarty punkt do lokalizowania, Ustrowna. Bendas 1 punkt. Proszę zawodników. Kolejny punkt do lokalizowania, Ladzin. Bendas 1 punkt. Szukamy rezerwat Wadernik. Jest. To chyba nie wiem. Dobra, czyli Bendas po jednej i Szczurek po jednej. Następna lokalizacja, Draganowa. Bendas 1 punkt. Do zorganizowania Chlebna. No i jesteśmy tuż, czyli na deserek Machnówka. Muszana. To robiło jeden punkt. Kolejny punkcik. Lipowiec.
Nie mam. Gutkowska. Super. Następna do znalezienia. Bartoszów. Ja. Pal jeden punkt. Góra Czerwony Chorn. U. Ja mam. Pal jeden punkt. Kolejne. Milcza. Gutkowska. I na deser Góra Chyrowa. To robiła jeden punkt. Myślę, że tej grupie też należą się oklaski. I słuchajcie, część konkursową mamy za sobą. Trzecie miejsce dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. Drugie miejsce dla Zespołu Szkół w Iwoniczu. Ponadgimnazjalna. Brawo! Taki sam wynik, drużynowo, 50 punktów, Liceum Ogólnokształcące w Dukli. I pierwsze miejsce drużynowo dla Zespołu Szkół imienia Armii Krajowej w Wiedliczu. Pierwsze miejsce dla Gimnazjum w Dukli. Drugie miejsce Gimnazjum w Iwoniczu Zdroju. Trzecie miejsce drużynowo Społeczne Gimnazjum w Rogach. I całość dopełnia Gimnazjum w Klimkówce. Dla pierwszej trójki do odbioru będą nagrody dla miejsc od 4 do 6 pamiątkowe dyplomy. Zapraszam pana prezesa Jana Baruta o wręczenie i nagród, i dyplomu. Czwarte miejsce Bartosz Brzycionko. Gimnazjum. Piąte miejsce Krzysztof Kandewer. Gimnazjum w Iwoniczu Zdroju. Szóste miejsce Wiktor Zając. Społeczne Gimnazjum w Rogach. I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych czwarte miejsce Grzegorz Guzik, Zespół Szkół imienia Armii Krajowej w Wiedliczu. Piąte miejsce Sebastian Bugiel, Zespół Szkół imienia Armii Krajowej w Wiedliczu. I szóste miejsce Paulina Bielska, Liceum Ogólnokształcące w Dukli. No i słuchajcie, teraz najwyższe laury. Będziemy zaczynać od pierwszego miejsca w kategorii gimnazjum. Wiecie, że najlepszą dzisiejszą osobą, która najlepiej się zaprezentowała, jest Natalia Benda z Gimnazjum w Dukli. Pierwsze miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej Maciej Fal, Zespół Szkół imienia Armii Krajowej w Wiedliczu. Drugie miejsce w kategorii gimnazjum Karolina Szczurek, Gimnazjum w Dukli. Drugie miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej Anita Gutkowska, Zespół Szkół w Iwoniczu. Trzecie miejsce w kategorii gimnazjum Daria Klimkiewicz, Gimnazjum w Dukli. Trzecie miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej Karolina Toropiła, Liceum Ogólnokształcące w Dukli. I na sam koniec zapraszamy wszystkich do pamiątkowego zdjęcia przed budynkiem schroniska.